Zapraszamy na piłkarskie emocje. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zespoły są już przygotowane. Gwizdek sędziego i zaczynamy. Pastore. Ależ akcja. Przedarł się dalej. Zdecydował się dośrodkować. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Milito. Cinić. Dośrodkował. Sędzia wychwytuje. Jest spalony. Cinić. Mu się ładnie podać. Uderza! Piłka w siatce! Odnotujmy. Pierwszy gol został zdobyty w 12 minucie. Milito. Di Maria. Choć wszyscy znają jego umiejętności dryblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji 1-1. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. I... No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. Wydaje mi się, że nie było spalonego, ale sędzia jest odmiennego zdania. No, udało się przejąć. Di Maria. Tracą piłkę. Ucinić. Rozrzucenie do boku. Wyglądało to całkiem nieźle. Niestety przeciwnik nie spał. Dobrze dograł. Ale znakomicie. No, stanął na wysokości zadania. Podanie. Uderzenie w stronę bramki. No, prosto w zawodnika z pola. Aj, teraz strata. Świetne podanie. Czy to wykorzysta? Ach, mało brakowało, a zdobyłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie znalazł się w tej sytuacji. Bramkarz po raz drugi nie dał się zaskoczyć. Jaka jest decyzja sędziego? Ryzykownie, ale udanie. Czy to wykorzysta? To może być bramka, ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony.
Przeciwnicy przejmują piłkę. Wspaniałe podanie, ale szansa! Piękne podanie. Dobre przejęcie przez obronę. Di Maria. Messi. González. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ładnie dograł. Odegrał ponownie piłkę. Może być groźnie. Ach, szkoda. Koniec pierwszych 45 minut. No, jeśli uda im się utrzymać to prowadzenie do końca meczu, w drugiej połowie będziemy mieli sensację. Przede wszystkim nie ulegli presji, skutecznie rozbijali ataki rywali. Prowadzenie uzyskali tuż przed przerwą i to podbudowało ich psychicznie. Ładna seria podań, brawo. Przekazał piłkę partnerowi. Doskonale zagrał. Znakomicie ze skrzydła. Dośrodkowanie przejął obrońca. Ryzykowna, ale udana interwencja. Szaleńczy atakuje obrońca. Aguero. Messi. González. No, brawo, świetne zagranie. I piłka wybita do przodu. Ładnie obrońcy, ale co z tego? Rywale znowu przy piłce. Ładnie teraz dośrodkował tę piłkę. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Pięknie dograł. Udanie obrona. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Ach, kapitalne podanie. Dobra główka. Jak to rozegrają? Dobrze, ładnie odebrał. Groźnie, ale zdążyli na czas. Kapitalne zagranie. Czy to wykorzysta? Aguero. Dobry odbiór piłki rywalowi na własnej połowie. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Di Maria. Messi. Cambiasso. Aguero. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Druga połowa spotkania, zespół prowadzi. No jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Messi. On obchodzi dzisiaj urodziny. Di Maria. Ciekawie, ale świetnie teraz zablokował. Odważne, ale czyste wejście obrońcy.
No, dobra okazja będzie. Akcja zatrzymana. Oddał do partnera. Świetna obrona. Trafił w poprzeczkę. Piłka nadal na boisku. Obok bramki. Dobrze wyszedł w powietrze. Zabrakło precyzji. Prowadzą w drugiej połowie. Słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Kucinić. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatni. Koniec, zwyciężają, nie byli faworytami przed tym spotkaniem. Można powiedzieć, że ten wynik jest sensacją. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Żegnają się Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.